Znajdujemy się na wystawie czasowej Walczące miasto 1939-45. Wystawa opowiada o strukturach cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Krakowa właśnie w okresie II wojny światowej. Te struktury cywilne dzisiaj są zapomniane. Wszyscy pamiętają o żołnierzach Armii Krajowej, o walce zbrojnej, a mało się pamięta o tej strukturze właśnie, która wspomagała. Mamy tutaj 17 bohaterów, którzy działali tutaj. I te historie pokazują właśnie, czym się to państwo podziemne tutaj w Krakowie zajmowało. To państwo miało swoją armię, czyli Armię Krajową, miało swoje wydziały oświatę, czyli były tajne nauczanie, były sądy, była policja, czyli istniała cała struktura alternatywna. I my tutaj pokazujemy tą krakowską część struktur cywilnych, tak jak wcześniej mówiłem, nie wojskowych. Na wystawie można zobaczyć maszynę oryginalną Tadeusza Seweryna. Ta maszyna służyła właśnie do podrabiania dokumentów, do właśnie tej całej pracy takiej cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie. Mamy oryginalny mundur Franciszka Banasia. Był to oficer Policji Granatowej, który współpracował z Polskim Państwem Podziemnym. W 1941 roku został skierowany do getta i właśnie tam uratował wiele osób. Wystawa jeszcze jest nie tylko opowieścią o Polskim Państwie Podziemnym, ale też o pamięci Polskiego Państwa Podziemnego. Ciekawym jakby na wystawie zakończeniem jest pokazanie współczesnych odnośników w popkulturze, w sztuce, wśród kibiców nawiązania do Polskiego Państwa Podziemnego. Wystawę będzie można zobaczyć do 21 lutego 2016 roku. Zapraszamy.